proszę opowiedzieć, jakie trendy panują w naszym społeczeństwie wśród Polaków, jeżeli chodzi o spożycie mięsa, między innymi o trend convenience, trend zdrowotny. Jak to wygląda w przełożeniu na konsumpcję mięsa? To znaczy, jeżeli chodzi o konsumpcję mięsa, ona utrzymuje się na podobnym poziomie, na przykład konsumpcja drobiu dość znacząco rośnie. Natomiast jeżeli chodzi o zakupy, których dokonują gospodarstwa domowe w Polsce, to można powiedzieć, że mięso jest obecne praktycznie w każdym gospodarstwie. Rośnie segment, jeśli mówimy na przykład o wędlinach, rośnie segment wędlin pakowanych, co jest związane z trendami takimi jak właśnie wygoda, trendem convenience. Tutaj pozwolę sobie na uwagę, że wszyscy mówimy o produktach convenience, natomiast chyba jeszcze nikt precyzyjnie nie zdefiniował, co to convenience ma znaczyć i prawdopodobnie dla naszych nabywców, dla każdego z nich może znaczyć coś innego. Ale ewidentnie możemy mówić o tym, że produkty wygodne, łatwe w użyciu, a także pozwalające nam szybko i w sposób nieskomplikowany przygotować posiłki, to są te produkty, które zyskują na znaczeniu. Proszę powiedzieć, convenience, czyli wygoda, jak to się ma do naszego dążenia do zdrowego stylu życia, do zdrowego odżywiania. Z jednej strony wygoda w przygotowaniu, wygoda w spożywaniu. Z drugiej strony coraz większa liczba Polaków zwraca uwagę na wartości prozdrowotne. Czy tutaj też rozumiemy, że to, co jest wygodne, nie zawsze może być rzeczywiście biozdrowe, czy odwrotnie? Jak to jest? Czy oddzielamy te pojęcia? Czy rozumiemy? Czy to się zlewa? Jak to wygląda obecnie? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że dla każdego z nas zdrowie, czy też zdrowe odżywianie może oznaczać co innego. Dla jednych będzie to ścisłe przestrzeganie wskazań dietetyków czy lekarzy. Dla innych, a tak mówi mniej więcej dwie trzecie z nas, że jemy to wszystko, czego potrzebuje nasz organizm, czyli odżywiamy się całkowicie normalnie, bo ten sposób odżywiania dostarczy naszemu organizmowi to, czego on potrzebuje. Jest to, muszę powiedzieć, także dość wygodne wytłumaczenie wszystkich naszych słabości, ale niezwykle, myślę, przyjemne i także wygodne, bo łatwo powiedzieć, że ja się odżywiam normalnie, czyli odżywiam się dobrze. Jeśli chodzi o produkty convenience, to warto zwrócić uwagę na to, że coraz więcej z nich to nie są produkty czy konserwowane, czy z konserwantami, ale coraz więcej producentów zwraca uwagę na to, żeby informować nabywców czy konsumentów o tym, że są to produkty zdrowe, we właściwy sposób przygotowane, bez dodatków, bez ulepszaczy smaków. Także tu nie widzę wielkiej sprzeczności. A proszę powiedzieć, podsumowując, patrząc na wyniki badań, na trendy, o których Pan wspomina, jaki sygnał to daje producentom mięsa, drobiu? Jakie wskazówki mogą dla siebie z tego wyciągnąć? Wydaje mi się, że na znaczeniu będą zyskiwać produkty, może nazwijmy je przekąskowymi. To z racji charakteru życia, jakie prowadzimy, czyli konsumpcji w drodze, konsumpcji w biegu, czyli mniejsze opakowania, produkty od razu gotowe do spożycia, to raz. Dwa, na pewno będą to produkty, na których będą zawarte informacje, że zawierają mniej tłuszczu, dużo białka, czyli właśnie takie przekąski, powiedziałbym fit, przeznaczone dla osób na przykład aktywnych zawodowo. No i oczywiście warto pamiętać o tym, że poza tymi produktami przekąskowymi, takim generalnym trendem będzie to, że produkty pakowane, no bo oczywiście to jest kwestia bezpieczeństwa, kwestia marki, kwestia też jakości tych produktów i z drugiej strony produkty, o których my mówimy, że są produktami convenience, czyli gotowe do szybkiego przygotowania, szybkiego spożycia.